Dobra, hej, cześć, siemanko. Witam serdecznie. Na faszcie sobie sprawdzimy teraz jeszcze mod huba, zanim przejdę do farminga. Żeby zobaczyć, co tu mamy ciekawego. Chyba nic, to już było. No to lipa. To trzeba przejść od razu, bezpośrednio do farminga. Jeszcze to, pyk. Moment. Dobra, let's go. Idziemy tutaj. Tylko nie wiem, czy wszystkie mody rzuciłem. To jest dobre pytanie. Chyba jo. Tylko nie wiem, pobrałem masę tych modyfikacji. Nie wiem, czy wszystkie są tutaj w ogóle. Czy wszystkie tutaj są, bo. No dobra, to mam już chciul. Najważniejsze, żeby gospodarstwo zbudować dzisiaj. Pierwsza znaleźć dobre miejsce. Bo budowałem sobie w sobotę. Chciałem nagrać w ogóle film. Nie, to był piątek, przepraszam. Piątek zacząłem sobie nagrywać budowę gospodarstwa. I wyszło mi masakrycznie krzywe. Bo opierałem się na jednym punkcie. A to, że pole szło po skosie, to gospodarstwo też szło po skosie i mi się nie podobało. I po półgodzinnym filmie wyłączyłem nagrywanie i wyłączyłem save'a bez zapisy. Nie, czy zapisywałem, czy nie. Ewentualnie mogło się samo zapisać. I no nie tego. Nic z tego nie wyszło. Także mam nadzieję, no widzicie, to już tutaj coś stoi. I tego. Czekajcie, jeszcze sobie ten odpalę. Te kolory. No i właśnie tak to tutaj się prezentowało i nic z tego nie wyszło. Bo. Od przodu, znaczy jak się wchodzi, nie wygląda też tak źle. Ale od boku mi się już nie podobało. Zresztą tam od tego. Tak wiecie. Później tu mi nie chciało wyjść nic. Ja chciałem sobie tutaj coś postawić, no bo widzicie. No. Ja chciałem prosto, a to idzie tak pod skosem. A jestem za głupi, żeby tak to zrobić. Więc muszę to wszystko sobie posprzedawać. To później sobie jeszcze naprawić w międzyczasie, ale znaleźć pierw dobry teren. Za robotę się weź, nie live robisz. Pracowałem dzisiaj bardzo ciężko. Skosiłem trawę na podwórku. Niesamowita robota. To trzeba tu usunąć. Cześć, cześć. Co z grupą VIP? Nie wiem. Jak będzie więcej osób na live, to może wrócę do niej. To tak, z posiadanych przedmiotów to raczej zostawiam to, co jest. Tylko muszę te budynki posprzedawać. Jak to się robiło? O, burz. To jest, stawianie płotów jest fajne, ale nie idzie tego tak prosto zacząć. Ciężko to się buduje. Jakoś jakby podoba mi się budowanie z 22, ale wygodniejsze było w 19. Jakoś tak lepiej mi się to robiło. Dobra, to chyba wszystko. Tak mi się wydaje. Więc dobra, to od razu ten teren też sobie sprzedam. I trzeba Nie, kupiłem tutaj. Sprzedaj. Jest trochę gorąco na stadion i nie wiem, czy byłyby ludzie, żeby zagrać. No, może bym sobie zagrał w piłkę, ale... Ale problem byłoby z liczbą osób chętnych do gry. Cześć, cześć wszystkim. Mam pytanie, no słucham. Patrząc na mapę, to na w każdym punkcie idzie tak po skosem. Ewentualnie tutaj. Nie wiem, może tutaj wśród tych małych pól. Tylko... Bo na pewno nie w tych terenach, tutaj, bo są duże pola. Tu będzie gospodarstwo bardziej na małe maszyny. Gier 2 niby jest spoko, albo gier 1 to była? Któraś z tych?
Nie, dzisiaj też nie mogę. Zbytnio. Ale w tym tygodniu można byłoby pomyśleć nad tym. O, to się shiftem tak przybliża. No, kupujesz nowego kompa i co z nim jest nie tak? Albo o co pytasz dokładnie? Gdzie to jest? To tutaj. Te gospodarstwo? Gospodarstwo jest spoko. Tylko szkoda, że ten garaż nie ma wrót. Tego co właśnie słyszałem, to właśnie gospodarstwo numer 2 było tutaj dobre na tej mapie. Tylko nie mogę go zlokalizować. A tu jest. To muszę zjechać teraz. Czy musisz mieć koniecznie Windowsa do FS22? Czy mogę sobie pobrać z oficjalnej strony, bo 600 zł to trochę dużo. Żeby cokolwiek na nim zainstalować, no to i tak musisz mieć system operacyjny. Nie wiem czy. Nie, raczej musi być to Windows, no bo na Linuxie nie zainstalujesz Farminga. Więc musisz sobie ogarnąć system operacyjny. Nie wiem, na pewno masz tam jakiegoś tam informatyka w swojej tam lokalizacji, który mógłby ci to ogarnąć za taniej niż ten, bo na pewno ktoś ma płytę. Bo ja na przykład miałem tak, że miałem ze szkoły klucze do Windowsa. Od tam siódemki aż pod dziesiątkę Pro, więc mi to tam jakby nie miałem problemu, żeby to sobie ogarnąć. Ale na pewno ktoś tam ma takie rzeczy. Bo albo instalujesz z płyty, albo z pendrive'a, więc to tam ktoś powinien ci to tam ogarnąć. Cześć, cześć. Gdzie to jest to gospodarstwo? Aha, tutaj. Gdzieś trzeba skręcić. Może gdzieś w tych terenach to zbudować. Bo to są takie mniejsze pola. To jest to gospodarstwo numer 2? Aha. Nie wiedziałem, że takie w ogóle tutaj jest. Otwiera tu się coś? Halo? A, otwierają się. To gospodarstwo jest spoko. Tylko problem zbudować coś swojego. Bo jakby na żadnym z tych gospodarstw nie ma zwierząt. Jakby na tym akurat. A wolałbym, żeby coś było. Czekaj, mogę tutaj to. A, mogę to otworzyć. Dlaczego nie grasz na osadzie albo brzozówce? No bo gram na czymś, co jest dobra. Jakby. Nie ujmuję tamtym mapom, że nie są dobre, ale ta mi się bardziej podoba. W 19 też na nie grałem i tego. I mi się podobało, więc w 22 też na nie gram. Co do osady grałem tam, ale jakby no coś nie jakby nie mapa pode mnie, o, czy tak to ujmę. Tylko tu mnie na tej mapie denerwuje to, że wszystko jest pod skosem. Musiałbym sobie w Giantsie to usunąć i coś swojego postawić. Kurwa. Jeszcze nie pobrałem swojej modyfikacji na szybsze bieganie. Jest ten rower. Teraz zanim znajdę teren, to trochę potrwa. No ale tutaj w 19 byłem bardziej kreatywny, a tu wolę, żeby wszystko było prosto. Nie wiem, coś mi nie idzie to. Jakby tak, jakbym chciał. Może tutaj? Tu jest mniej więcej prosto, ale szkoda tego rzepaku. To wszystko. Jakby tu mi się podoba typ pól. Są takie mniejsze. I tu bym. O, na przykład w tym miejscu. Mógłbym coś
coś mogłoby powstać, nie? Bo jest mniej więcej prosto. Więc spróbuję tutaj, nie? Jaka mapa jest w opisie napisana? Jaka mapa? Pole 109, nie 108, to jest trawa, tak? Jo. No to łąki nie będzie aż tak bardzo szkoda. Kupmy to. I zaraz coś tu jeszcze ogarnę, tylko nie słyszę dźwięków. A, już wiem dlaczego nie słyszę. Nie są w ogóle słuchawki. Czemu to nie jest podpięte? Laguje mi znowu ten OBS strasznie. Nie wiem dlaczego, to wszystko tak laguje. Muszę sobie ogarnąć tego kompa, coś tam się z nim dzieje ostatnio. O, teraz słyszę. Chyba. Dobra. Jak to się teraz tu robi? Shift P. Kształtowanie terenu. Zmień wielkość pędzla. Sobie też zwiększymy. I tą siłę. Okej. Czemu to nie znika, te krzaki tutaj? One tak mi tutaj zostaną. Ja pieczę. Teraz? Nie wiem, coś mi się ten OBS pierdoli. Nie wiem dlaczego. Patrz, czy teraz jest ok. Okej, dobrze. Siema, siema. Chyba te reklamy w telefonie też są chujowe. Czemu to nie chce zniknąć? Czemu tak poszło w górę mocno? Kurwa, kiedyś tam to wszystko w tym, nie wiem, w 19 mi się to jakoś lepiej podobało. Nie wiem czemu tutaj jest tak, no. Kształtowanie terenu też jakieś takie lepsze było. Nie wiem, jakoś lepsze to było wszystko. Chciałem poziomem względem drogi, a nie ma tego poziomu tutaj. Jakby jest tak. To też nie jest tak równo i wszystko będzie się pierdolić pewnie. Dobra. Ciul. Trzeba postawić ten dom. Tutaj. Który to był? Ten chyba. Co, to się też buguje? Chciałem sobie to
postawić pod takim względem. Właśnie to mi się nie podoba, że to jest tak swobodne. Ja to wolałem na siatce robić, bo wtedy miałem pewność, że jest prosto. A teraz na przykład, jak się wydaje, że jest prosto, no to nie do końca jest. Więc, no mówię, w 19 to budowanie było znacznie lepsze. Bynajmniej dla mnie. Nie wiem, czy to się wszystko zmieści, ale powinno. Także nie wiem do końca, bo nawet nie mogę tej kamery tak dobrze tu. Nie widzę tego dobrze. Więc naprawdę, budowanie w 22, to ja będę to robił godzinami, aż mi się to uda zrobić. Żeby to prosto było wszystko. Pewnie na końcu i tak się powkurwiam i nic z tego nie będzie, i będę grał na oryginalnej. Na oryginalnym gospodarstwie. O, na przykład droga jest. Nie jest prosto. Ja pierdolę. Dobra, zaufajmy temu, że teraz wyprofilowałem ten dom, jest ok. Kurwa, ale mnie denerwują te reklamy na tym YouTubie. Na telefonie to jest masakra. Cześć, cześć wszystkim. Dobra, jest mniej więcej ok. Wyszło nawet dobrze. Teraz nie wiem do końca, czy. Jaki płot tu stawić? Dobra, zaryzykujmy z tą siatką. Stawmy ją sobie jakoś. Nie wiem, czy robić od tego. Tutaj coś innego. Czy nie? Co, zaczepiła się to? Nie. No nie mogę nawet tego przybliżyć bardziej. Ale one są już dawno wydane. Czemu tego nie mogę? I czym to koliduje niby? Proszę, kurde. No nie mogę w to grać. Z czym mi to niby koliduje? Aha, tu jest ok, ale tu już nie mogę tego postawić. Zabijcie mnie, proszę. I z czym to niby koliduje tutaj? Wszędzie mogę, ale tutaj na przykład od tego już nie. Szczerze nie wiem, czemu mnie nie było tyle na. Na razie to. Mnie denerwuje budowanie w tej nowej wersji farminga. Czemu w 19 to mi szło tak dobrze i dało się wszystko zrobić? Była modyfikacja z Global Company, coś tam, rozszerzone stawianie budynków, czy tam obiektów, i można było sobie to wszystko tak blisko stawiać. A tutaj chciałbym sobie stawić ten płot i z czymś on mi koliduje. Jeszcze nie wiem z czym nawet. Czemu nie mogę tego tutaj postawić? To się zaczyna od płotów teraz budować. To jest śmiechu warte. Nie wiem, kurwa. 10 minut ten dom robiłem, żeby był prosto, i teraz nie mogę wedle niego nic postawić, bo z czymś mi kurwa koliduje tutaj. Tak samo nie wiem, czy ten płot idzie prosto, czy nie idzie prosto, bo ta kamera jest popierdolona w tej grze.
No załóżmy, że teraz idzie prosto. Chociaż nie, do końca. Nie, zabije się, po prostu się zabije. I czemu ten teren jest tak chujowo zrobiony? Jak to się robi tutaj? Trochę boomerskie. Aha, to się nawet nic tutaj nie zmieniło, szczerze powiedziawszy. Dalej jest tak chujowe jak było. Ja pierdolę, nie mogę grać tę grę. Wracam do 19 chyba. O, zajebiście. Gładzę to od pewnego czasu i dalej jest... Okej, okay. Świetnie. Już mi się odechciało to robić, bo nie idzie tak jakbym chciał. Czemu tego nie mogę robić dwoma... Jakby... Ach. Może teraz się uda. Może to jest ten moment, kiedy gra zaczęła współpracować. Czy to się w końcu udało? No tutaj się udało, ale tutaj już nie. Okej. Okay. Wspaniale. Dobra, wyjebmy ten dom. Czyli muszę sobie zacząć chyba od płotów to robić, bo najwidoczniej no nie da się. Na tamtym płocie się dało. Na tym już nie. Cześć, cześć wszystkim. Czyli dobra, jeszcze raz to kształtowanie, poziomowanie. Mówimy to, to szerzej. Dobra, tu sobie to rozwalmy, najwyżej później sobie to ogarnę. Żeby to mniej więcej później... Dobra, czy ten teren się już... Ale... Czemu w tym miejscu mi się to nie chce zrobić? Może ja mam to sobie kupić tutaj? Chyba tak trzeba, nie? To kupić. Gdzie jest to pole moje? To 109 też sobie kupię. Żeby to w końcu sobie tutaj zrobić. Shift P. Czemu w tym miejscu tego nie mogę zrobić?
Ja bym chciał sobie pomalować. To mi zniknie. Dobra. Na szczęście to znika. Jest tutaj. Okej. Z nadzieją, że teraz będzie dobrze. Nie jest dobrze. Czemu to się tak pierdoli tutaj? Tu mniej więcej wyszło ok. Jest gładko jak na stole, a tutaj są takie dziury. Nie wiem, naprawdę, w tej 2019 było to lepiej zrobione niż teraz w 2022. Nie wiem dlaczego. I teraz tego na przykład tu nie widzę, nie? Żebym miał gdzieś tu jakąś dziurę. Ha! W ten sposób. Dobra, czaję, czaję. To możecie na czacie mi pisać jakieś tam protipy, jak wygracie w tego farminga nowego, bo dla mnie to jest jakby nowość. I nie wiem czemu. Nie zawsze wychodzi wszystko tak, jakbym chciał. Nie wiem, czy coś z myszką jest nie tak, że mi na przykład nie maluje na przykład w niektórych miejscach, czy co. Ale dalej nie jest tak. Dobra, chuj. Coś zbudujemy może z tego. Chociaż tu te miejsce jeszcze. Uff. 19 naprawdę bardzo szybko szło. Właśnie, mucha gryzie. Czemu tego nie mogę tu pomalować? Znaczy się tego wygładzić w jakimś stopniu? Halo? No i tak samo tutaj. Cześć, cześć. Nie wiem, to budowanie, czy to malowanie terenu i to budowanie w tym nowym farmingu. Nie wiem, jakoś mi się to nie podoba. Te 19 to było znacznie lepiej zrobione. Dla mnie to jest duża wada, bo było mi to wygodniej jeszcze. I zobaczcie, ja sobie gładzę ten teren, poziomuję i dalej mam tu jakieś kurwa kratery. Nie wiem, jak ja mam to dobrze zrobić, żeby było wszystko git. Tak samo jak mam. Jak mam to malowanie, to ta trawa też jest taka. Czy wiadomo, mam tutaj te wszelakie. Ha, tu jest takie rzeczy się robi. Ha, to tak się teraz trawę robi? O kurwa. Ha, w ten sposób, tak to działa. Ja nawet nie wiedział. Czy takie rzeczy się teraz tutaj robi? Spoko to wygląda. To mogę to. Takie rzeczy. Nie wiem, w 19 to było naprawdę wygodniej robić. Teraz to się więcej wkurzam niż jest z tego pożytku. No i czemu na przykład. Aha. Teraz tego nie mogę usunąć. Ja pierdolę. Nie mogę.
Dobra. Najpierw, że będzie słabo i nic z tego nie wyjdzie. To zacznę sobie od tego płotu. Kaj to jest. W ogóle do tej 22 żadnego dobrego płotu nie mogłem znaleźć. Stoję za blisko. To kurwa, gdzie ja mam stać, żeby to zbudować? W 22 nie miałem takich problemów, że stoję gdzieś za blisko czegoś. Dobra. Zaczniemy sobie od bramy może. Kurwa, bramę też się jakoś śmiesznie stawia. Aha, tutaj to też prosto nie idzie ta droga i też będę się denerwował, że mi krzywo wychodzi. No dobra. Niech już będzie. Wjechmy ją jakoś tutaj gdzieś. Bo momencik. Bo na pewno chciałem mieć tutaj testo dołę na świnie. O. I ona musi być jakoś gdzieś tutaj, w tym miejscu. Tu ja bym chciał właśnie, żeby była. Jakoś tak tutaj nawet. Więc ta brama musiałaby być gdzieś w tym miejscu. Jakoś tutaj, nie? No i teraz muszę się namęczyć, żeby ona mi tutaj prosto wyszła. No nie wiem, wjepnę ją tak tutaj. Jeszcze złą stronę ją postawiłem. Świetnie. Ale spoko wygląda. Naciśnij przy stawianiu V, to nie będzie kolizji. V, ale... czekaj. O jakim ty... o jakiej ty kolizji mówisz? Chyba ją zburzyłem. Ale chodzi mi o to. Ja wiem, że od budynków byłoby najlepiej, bo ja tak robiłem właśnie w 19. Tylko ja nie mogę postawić płotu przy budynku. Rozumiesz, o co mi chodzi? Czekaj. Stanę sobie w tym miejscu, żeby nie było, że z czymś koliduję. I... bo cały czas nie mogę się przyzwyczaić. I dobra, mogę zacząć tak jak już o tych budynków mówisz. I ty mówisz o V, tak? Tylko... jak ja klikam V, to się nic nie zmienia. Widzisz? Ten budynek dalej mi tak... wiesz... teraz muszę się pierdzielić z niej, żeby on mi prosto wyszedł. Postaw budynek i naciśnij P. Co z nim, co to daje? No właśnie, kupiłem drogę. Czy nie? Aha, faktycznie. Ale jakby nie mogę jej kupić.
Dlatego właśnie mówię o tej modyfikacji, co była w 19 na rozszerzone stawianie obiektów. To było znacznie lepsze. No, klikam TV i nic się nie dzieje. No najlepsze. No właśnie. Teraz o tym ci właśnie mówię. Że jak ja sobie to zrobię od tego miejsca, to nie mogę tego postawić. I to nie jest wina drogi, bo. A nie, czekaj. Kurwa, wcześniej działało. Ja pierdolę, no nie można budować w tym farmingu nic. Do chuja. Nie wiem, szybciej bym to chyba w Giantsie zrobił, niż mam budować teraz te gospodarstwa w tej grze. Zobaczcie, minęło już pół godziny live'a, albo ponad pół godziny. Nie, to jest ponad prawie 40 minut. Ja jeszcze nic nie zrobiłem. Taki ten farming jest popierdolony pod względem budowania. No to nic totalnie nie mogę zrobić nawet. Jeszcze teren nie jest dobrze zrobiony. Ja pierdzielę. O kurwa. Ciekawe, jak krzywo wyszedł ten płot. Ha, przynajmniej teraz wiem, jak idzie prosto ten. Co teraz odjebałem? Moment. Źle zrobiłem. Ten też prosto. Ja pierdolę. O kurwa. Nie no, w tym farmingu to jest takie chujowe budowanie. Tak mi się super zajebiście budowało 19, fajnie wszystko szło. Tu mi się tak tego kurwa nie chce robić. Ja pierdolę, no nie mogę w to grać. Na oryginalnej mapie, na oryginalnych tych będę grał. Na oryginalnych gospodarstwach będę grał chyba. Bo pierdolę to tutaj teraz.
Te poziomowanie też nic nie daje kompletnie. No i co mi to... Nic to się kurwa nie zmienia nawet. Twoją starą mogę kliknąć. Nie wiem, komuś matkę zwyzywałem. Wy jak wykładacie ten teren, to klikacie tylko lewy kursor, lewy klawisz myszy, czy też tego? O, dobra, jeszcze raz muszę zapytać. Czy wy przytrzymujecie tylko lewy przycisk myszy, czy oba? Bo właśnie w 19 się właśnie trzymało oba przyciski i... Nie wiem, czy coś nie robię właśnie źle. Tylko lewy, okej. Prawy nie działa. Dobra, okej, dziękuję. Coś tu się zmieniło. Jakby wydaje mi się, że jest lepiej niż było, ale dalej nie jest tak jakby jakbym chciał by było. O, tak samo jeszcze w tym miejscu. Kurczę, no nie wiem. Siema, siema. O, pierdolę, teraz jest zabawy w tym farmingu. Zobaczymy teraz. Jakby jest trochę lepiej, ale też jakoś super nie jest. No bardziej mnie denerwuje ta droga, która nie idzie prosto.
Tak, właśnie wiem o tym. W 19 dało się to temu zapobiec. Ale widzę, że w 22, jak idziemy do przodu, to tego nie da się zrobić. Nie wiem, może zacznę sobie od tego. Od tej obory. O, tutaj to jest, ale... Kurwa, nie widzę nic. Ktoś nie chce tego tak daleko robić. Tylko jak mam... Okej. Troszkę git jest. Dobra. Walniemy sobie teraz ten płot od tego. Aha, z tymi koliduje. A teraz z czym koliduje? Teraz też, aha, fajnie, siema, siema, teraz nie koliduje, teraz już tak. To muszę teraz dać tu, wait. Kurwa, jebane muchy. Siema, siema. Z górką koliduje? Co ty gadasz? Ale... Godzinę już ten teren robię. Ała, no kurwa, co za mucha pierdolona. Albo to jakaś, nie wiem, 100 lata. Najlepsze jest to, że wygładzam ten teren. I za każdym razem zobaczcie, jaki mam. Jak jest ten. Od tego. Nie wiem, jak to nazwać. Fundament. No ten beton wylany pod płot, o. I ciągle mi to znika pod tym. Czekajcie, muszę to odmyśleć. Tego miejsca mogę tylko postawić. I później idzie ten. Ta kurwa droga. Ja pierdzielę, ale to jest jeszcze, żeby to prosto zrobić. Nie wiem, jestem do tego przekonany. Siema, siema. Muszę to naprawić. Są tutaj jakieś drzewa w tej grze? A, tu są. Wait for day some. Ha, coś takiego.
Takich drzew to nie będę stawiał, ale nawet spoko są te nowe drzewa. Duży dąb. Mały dąb. Może małego. A nie, bo tutaj w sumie jest jakiś ten wysypnik, coś tutaj jest. To nie będę tego tutaj stawiał, tylko się da jakieś krzaki. Ewentualnie mogę tego dużego jebczego dęba w te miejsce wstawić. Żeby tu nie było tak pusto przy tej drodze. Ale to później, dobra. O kurde. Problem jest na chowie treści, że aby dać. Nie, odjebałem lekko. Teraz tego płotu tu nie dam, muszę dać tutaj. Tak, brama i dopiero tak. Ja pierdzielę, ale teraz odwaliłem. No nic, najwyżej będę budował to gospodarstwo 10 godzin. Ale kiedyś będzie skończone. Ogrodzenie. Ergo. A, jeszcze tu stoję. Muszę odejść. Tak, tak. Chyba muszę przestać się denerwować i będzie to szło. Tylko trochę będzie ciężko, ale damy radę. Chyba. Tak, do tego miejsca. Gdzie idzie to? O kurde. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Czy dobrze to zrobiłem? Teraz sprawdzę. Ale cały czas będzie mi się wydawało, że jest krzywo, ze względu na to, że ta droga jest krzywa. Ale mam nadzieję, że wszystko będzie git. Teraz dajemy tę bramę. Kurczę, ej, ale nawet nie mogę tej bramy tutaj dać teraz. O kurde, bo nie chcę, żeby ona się otwierała mi w tę stronę. Chociaż nie, dobra, czekajcie, ona może tak się teraz otwierać. Bo mam ten płot tutaj i ona będzie, nie będzie mi tak kolidować teraz mocno. Chociaż nie, z tej strony będzie kolidować. Jak tutaj pójdzie od tej bramy furtka, to będzie, kurczę. Muszę wiedzieć, gdzie ona się kończy. Znaczy tak plus minus. Tutaj nie. Nie, czekajcie, muszę to dobrze odmierzyć. Kurczę, jeszcze. Nie mogę jej obrócić? Nie mogę. Kurczę, jeszcze. Kurwa, z czym ty mi kolidujesz? Proszę cię, bramo. Teraz byłoby idealnie, tylko ty... Czekaj. O. Nie, no dobra, teraz wyszło. Ej, nawet zajebiście wyszło. Dobra, jestem z siebie dumny. W jakimś tam stopniu. Teraz jeszcze furtka. One moment. Żeby nie było, że za blisko stoję. Jeszcze czat mi się wyłączył. Musisz to robić na oko i wyjdzie? Dobra. Tak chyba trzeba będzie robić.
Zdoby. O, zajebiście wyszło. Czyli z furtką będzie tak samo pewnie. Że ona będzie mi się od... O nie, czekajcie. Z furtką może będzie dobrze. Żeby ona mi tu równo wyszła. Jakoś tak. Dobra, już ciul. Dobra, i furtka też się otwiera w tę stronę, więc zajebiście wszystko. Dobra, nie ma. Tam już ciul, nie? Niech tam będzie, jak tam. Niech tak już będzie. Ha, siema. No, powrót. Jest powrót. Choć, ej, nawet spoko mi się teraz tutaj to podoba, bo tu będę miał swobodny przejazd i tu mogę sobie jakieś maszynki postawiać, ewentualnie później sobie dobudować jakąś wiatę czy coś, więc tu będę mógł sobie to dobrze zagospodarować. Teraz polecę z tym płotem tutaj i ten dom tutaj postawię. Chociaż nie, jedną rzecz chciałem właśnie zrobić, bo ja zawsze lubiłem sobie dołączać do łączyć zabudowy, o, że tak to ujmę. Tylko teraz nie mam żadnej takiej fajnej szopy. Bo właśnie plany pierwotne były takie, żeby postawić tę szopę. Bo ona jest ta przejazdówka. Czekajcie, nie, teraz tak się tego nie robi. Aha, tego nawet tak nie zrobię. Żeby ją postawić w tym miejscu, dołączyć do tego. Tylko problem wynika taki, że jak dołączę do tego, to mi się będą. Chociaż nie, dobra, ściul. Niech tak będzie, tylko czy ona jest prosto. Bo to też jest bardzo ważne. Dobra, ryzyk fizyk, nie? Jak to mówią. Kto nie ryzykuje, ten we wronkach nie siedzi. Rynna będzie przechodziła przez dach. Ja zbudowałem gospo na Brzozówce, tylko nie umiem udostępnić. W sensie... Ej, czemu tu nie ma wrot żadnych? Halo? Ej, czekaj, czekaj. Czemu ona nie ma tutaj wrót? Czy śmiała na rysunku? A nie, nie ma. Ej, no taka stodoła biedna tu jest, przejazdówka jakaś. Ej, no oszukali. Czemu nie można było stawić tutaj takich samych wrót? Jo, pierdziele, ale spoko jest, dobra. Już niech będą tam takie. Tylko jak przyjdzie mocny wicher, to mi tutaj kurwa podwieje wszystko. Można tu wejść? Jo, dobra, można. Fajno. Jak to z tyłu wygląda? Kurwa, może ja ją na odwrót postawiłem. Postawiłem ją na odwrót, czy dobrze ją postawiłem? Czy może tak być? Teraz kurwa nie wiem. Z jednej strony tu jest okno, nie? No to będę mógł sobie patrzeć z okna na gospodarstwo. A z drugiej strony tutaj wygląda troszkę lepiej. Dobra, nie ma co chyba kombinować. Niech już tak zostanie, jak jest. Teraz tak, jeśli w tym miejscu gdzieś będzie ten dom stał, jakoś tak tutaj, to i tak trzeba coś tu jeszcze postawić, no bo nie widzę tego, żeby tu był płot. Tylko nie wiem, czy mam jakieś w ogóle jeszcze zabudowy. Może być, no dobra, to dobrze.
pieniądze dla najlepszego moda ever, który się zajmował grupą gdy pan A. Spał przez jakiś rok czasu. Dzięki za 50 zł. To było jakieś ponad rok nawet. Chociaż nie, czekaj. Kurwa. Czekaj, bo mnie muchy gryzą. Dokładnie była przerwa. Przed maturą trochę wróciłem na 3 live'y i jeden odcinek. Później była przerwa. Kiedy była ostatnia? I rok temu były jakieś odcinki. No to trochę minęło. Ale jakoś się dogadamy. Ale ty miałeś moderatora tutaj na czacie. To czekaj, dam ci moderatora. Przemkowi też mogę dać, bo pomógł mi z tym budowaniem. Masz, trzymaj. Czy to będzie dobre? Chyba te czerwone wrota mi coś tu nie pasują zbytnio. Bo jakby budynek kolorystycznie jest bardzo fajny. Tylko nie podobają mi się te wrota tutaj zbytnio. A to jak będzie wyglądać? To byłoby git, gdybym coś umiał tutaj wstawić. A nie, czekajcie! Ja tu mam jeszcze jakieś te przecież, na zwierzęta. Tu jest spoko zabudowa w ogóle. Ta też jest git. Nawet nie pamiętam, że coś takiego mówiłem. Dalej oglądasz Taku jeszcze? Bo właśnie ostatnio nudziłem się na Twitchu i odpaliłem go, jak gra właśnie TRP. Nawet spoko się go ogląda. A coś tak mi się przypomina, że ty go oglądałeś. Co chciałeś? Głośniej. Co głośniej? No to zrób sobie trochę głośniej. Czemu tak się... Ale troszkę, dobrze? Żebym tutaj nie z tego. Bo jak ty dasz głośniej, to później... Trochę za dużo! Ścisz troszkę! Bo ten, za bardzo słychać będzie. Kurwa. Bo jak tutaj będzie tak, to jeszcze sobie pole dam. Jakieś tutaj przy chacie. Bo ten kurnik jest spoko, nie? Ale... Kurwa, ale one są fajne te kurniki. Tylko właśnie u mnie chodzi o to, że one sobie... W tych chodzą po gospodarstwie te kury. A tu one mi nie będą chodzić, bo chodzą tylko w tym końcu. Kurde. Pszczoły, przecież nie będę tutaj koło chaty stawiał. A mam jeszcze jakieś tutaj te budynki ciekawe. Silos, właśnie jeszcze jakiś silos sobie postawię. Tylko nie wiem, czy postawić go tutaj, czy z tyłu. Chyba z tyłu będzie trzeba go postawić. Budowa silosów. Zbiorniki, to się później ogarnie. Narzędzia, domy rolnika. Właśnie ten dom zaraz je postawić trzeba. I nie wiem, czy sobie nie postawię tego domu. Chociaż on też mi tak nie pasuje zbytnio. Ten jest spoko z tej cegły, ale ta taka piętrówka. Mam coś z tej cegły? To wszystko właśnie są takie wygładzone. Najbardziej by mi pasował ten. Ten jest taki już nowoczesny, tak mi się wydaje. Pod tym względem. Bo to jest chyba ten nowy od Riota. I on jest właśnie... Żeby do środka można wejść chyba. Z zawodu jestem budowlańcem i operatorem koparki i ładowarki. O, to spoko! Ja kiedyś myślałem, czy sobie nie zrobić. Bo tata ma. Ale... Jakby najlepsze jest to, jak masz uprawnienia, na przykład taką koparkę, czy tą ładowarkę. I masz też swój sprzęt. To wtedy spoko to wszystko wygląda.
Ale samo uprawnienie też jest dobre, bo na przykład jak tata tam teraz, czy tam przykład kostkę robiliśmy, czy jakieś te, on teraz, kurczę, coś hydraulika, ale też, też jakieś tam wodę podciągają, to jak są właśnie wykopy, no to też spoko, bo ma uprawnienia, nie? No to my wypożyczałem koparkę i robota idzie, więc spoko fucha. Tak tam też jeszcze jakiś tam wózek idowy, coś tam jeszcze to wszystko ma tam tych uprawnień. Więc nie wiem, bierzemy ten dom, czy nie będzie pasować. Ale najpierw sobie ten płot chyba podciągnąć trzeba. I ustawić względem tego. Czy jest prosto? Chyba jest. Więc tak byśmy go postawili. No spoko się ogląda te GTRP. Ostatnio też chciałem sobie zagrać, ale nie wiem, czy to byłoby dla mnie. Ale oglądać się spoko, czy tego PC Kelle oglądam, czy jakoś tak, bo oni chyba na innym serwerze grają tam te 7-7, czy coś takiego. Nie wiem, strefa 77. Nie wiem, coś takiego tam coś tak. Coś tam było takowego. Kurwa, ten dom. Czy on mi tu dobrze pasował? Dobra. Dobra, trzymaj się, Jakub, siemano. I dzięki za 5 dyszek jeszcze raz. Nie wygląda nam taki duży ten dom. Będzie git, chyba. Takie właśnie piętrówki mi się podobają. Zobaczcie, tu można do środka... Ej, kurwa, Riot. Ja widziałem na filmach, że do tego domu można było wejść. Albo to nie był ten. Kurde. Chuj. 77 RP. O, coś ten desen. A tu co się dzieje? O, tu się można tego swojego gameface'a zmienić. Dobra. O, chuj, jeszcze trochę krzywo wyszło. Ale tu i tak będę musiał dać płot, no bo... Nie... Kurwa, mi się buguje ta... Jak wejdę do cienia... To mi się... O, to coś mi się bugują, te oświetlenie mi się buguje. Dobra, już to gospodarstwo jakoś tutaj wygląda. To nie ten budynek od Riota? Co ty gadasz? To może inny wziąłem. Bo ja pobierałem właśnie chyba dom od niego. Czy to jest ten? To jest chyba ten, co do środka można wejść. Kurwa, może taką piętrówkę? Nie wiem, ten mi się wydaje, że nawet pasuje, tylko później się ewentualnie... Kurwa, właśnie teraz nie wiem. Który byście wzięli dom? No tak bym musiał teraz go jeszcze obrócić, żeby tu wejść do niego. Czekajcie, by to się obracało. Nie wiem, który byście wzięli? Ten czy ten? Bo ten biały jakoś bardziej mi się podoba. Ale ten jest taki no wielofunkcyjny, nie? Że można sobie do środka wejść. I który byście wybrali? Który bardziej by pasował na to gospodarstwo? Bo ja bym sobie go jeszcze bardziej tutaj ustawił. Kurde, albo... Popełniłem jeden błąd. Teraz już będę wiedział jaki. Ten szary, dobra. Dobrze. To tak zrobimy. Kurwa, ej, fajne to jest.
Z jakiej... Zależy jaki ten będzie miał rozstaw kół. I też sobie myślałem, żeby... Jak przy domu, to sobie jakoś lepszy płot dać. Chociaż też planowałem jakiś odcinek z... Z budowy, zmiany płotu. Więc może niekoniecznie będę go tu stawiał. O, na przykład na taki. Też spoko wygląda. To dobra, to na razie zostajemy przy tej siatce. A później się to ogarnie. Tylko właśnie chciałem... Nie wiem, czy tu ciągnąć ten płot. Czy tutaj dać tak. I przed domem nie będzie płotu. Tylko jakieś tam, wiecie, krzaczki, inne pierdoły. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Momencik. Kurde, nie mogę tak się obrócić teraz. Jak to tu wygląda? Tylko nie wiem, czy to nie będzie teraz za wąsko. Zaraz sprawdzimy. Włóż ten dom i staw ten. O, nawet nie trzeba go teraz obkręcać. Nie wiem, czy to nie będzie za wąsko teraz. Dobra, trochę mi wchodzi w skrzynkę na coś tutaj. Bo tu wiadomo, jak jest pusto, to nie będzie takiego na razie klimatu. A jak będzie już zapełnione, to wszystko będzie git. Koski ażurowej. Okej. W Realu stawiałem w tamtym roku, w tamte wakacje, taki pas z jednej i z drugiej strony do garażu. Bo robiliśmy z wujkiem takie podwórko, takie chyba 150 albo 200 metrów kostki i właśnie od zachodniej strony podwórka właśnie do garażu takiego ażura. Nawet spoko się to robi. Nie będzie tak źle. Tu się jebnie. Tu się da kostkę, taki pas do chaty, aż dotąd. W sumie zaraz możemy to zrobić. I tutaj da się trawę i tego ażura się pierdyknie tak gdzieś do tego miejsca i... A resztę to już tam kiedyś indziej, jak będzie się jakoś tam modernizować gospodarstwo czy coś, to firma przyjedzie, kostkę ułoży i będzie git. Tylko tutaj z jedną rzecz zepsułem, bo... Tutaj bym chciał teraz poprowadzić płot, no to nie trafiłem zbytnio z wymiarami. Więc muszę coś tutaj... Jesteś ha, chyba chodziło o chuja, że jestem chujem, nie wiem. Jeśli tak uważasz, no to jest twoje zdanie, nie? Jakoś, wiesz... Nie będę się teraz na ciebie obrażał, bo nazwałeś mnie chujem, nie? To jest twoje zdanie i uszanuję je. Tylko trochę mi przykro teraz. Żeby tak nazwałeś brzydko. One ma jakiś wyjazd z tyłu albo coś? A nie, kurde, nie chcę takich wyjazdówek. Myślałem, że bo... Aby mi ko pasował pod ten... Pod ten dom. Kurczę. To za duże. To za długie. Kurczę, no kusi mnie ten budynek, ale... Chociaż może? Czekajcie, mam pomysł. Genialny plan. Albo nie, czekajcie. Albo... Kurde, nie mogę się wysłowić teraz. Ale wpadłem na taki pomysł, żeby... dać sobie tutaj bramę, ale później ją sprzedać. Taką czerwoną.
O kurde, ale się to przechodzi dziwnie. Ło, za duża ona jest, halo. To też. Ja pierdykam. To czekajcie, jeszcze raz tą trzeba, jeszcze raz tą. Bo ta nie była taka duża, ale tu mi kurwa, co się tu dzieje z nią. O, coś takiego. Póki co. Co mi tu ktoś pisze? Dobra. I teraz. Teraz ten budynek. Co tu miałem? Kurwa, tylko właśnie on ma te wyjazdy z tyłu. Ja pierdykam. Wow, ta stodoła to chyba ona jest z LS Portal, bo coś nie działa tak jak powinna. Kurczę, tak bardzo chciałbym ten kurnik mieć. Dobra, podaję mu ten. Tylko nie wiem gdzie go w ogóle postawić. Chyba gdzieś tutaj. Ten mały. 5 kur, żeby mogło sobie tu chodzić. Ale wracając, już nie przeboleję tego. Kurde, tu w ogóle jest jakaś szopa. No to jest oryginalna, to nie. Kurde, cały czas jestem przyzwyczajony do tej 19. O kurde. Można otworzyć? Można, dziękuję. Nawet tu na kombajn jest miejsce. Patrzcie. No to jest idealne miejsce na kombajn. W tym miejscu tutaj, o, na bizona. I teraz te bramę sobie sprzedam. Kurde. Włóż mi tutaj to. I to można. A. O! Cyk. Nie wiem, czy tu nie będzie tak pusto. Ale to się uzupełni. I od tego miejsca daję sobie płot. I tutaj sobie jeszcze poprowadzę. Do tego miejsca. Tylko nie wiem, czy od. Od tego do tego. Aha, odzorowujesz sobie. W 19 tak robiłem, ale nie wiem czy teraz bym dał radę. Muszę się jakby nauczyć, coś się od nowa. Trochę pobudować. I ta wprawa z powrotem wróci. No nie jest tak źle, o kurde. W miarę mi też się podoba. Nie, te drzwi zamknąłem. Jak się skończy budować, to jeszcze malowanie terenu dojdzie i myślę, że jakoś tu będzie wyglądać to wszystko. Tu w tym miejscu naprawdę nie wiem, co ja tu będę miał. Bo teraz mi wyszło chyba jakiś ogródek w tym miejscu trzeba będzie zrobić. Tu tę siatkę jeszcze dotąd i myślę, że to będzie jakoś tu miało ręce i nogi wszystko. Jak na pierwsze gospodarstwo. Po ciężkich wojach to naprawdę dobrze poszło. Bo tak do 19 chcę postimować, bo później muszę w domu ogarnąć. Więc jeszcze te 20 minut mogę sobie tutaj jeszcze nad tym podziałać. O, teraz mi będzie kolidował z tym.
Kurde. Czy tak mocno trzeba od niego odchodzić? Żeby coś postawić? A pierdzie, dobra. Jak już tak ma być, no to niech tak będzie. Chyba od tej strony będzie mi łatwiej, chociaż nie. Nie do końca. Okej. Teraz tu. O kurde. Dobra. Jak to tu wygląda? No nie, źle. Tu jeszcze jakiś, mówię, ogródek chyba zrobię. Jakieś tu, wiecie, te krzaki posadzę. W sumie to chyba można teraz malować nawet. Takie ogródki. Malowanie. A nie, tu są rośliny nawet. O, zobaczcie. Można te kwiatki tutaj. Lilowce jakieś tutaj, wiecie, malować, pyk, pyk, pyk. To jakieś tam niektóre rzeczy się zrobi, patrzcie, pyk, pyk, pyk. Coś tu z tego będzie, nie? O, kapusta, jakieś tam, wiecie, badyle, czy coś to tam. Albo taką małą trawkę. Przecież, no, będzie git, tak mi się wydaje. O. Będzie git. O, taką kostkę. O, tą kostkę miałem jeszcze tutaj zobaczyć. Jak będziesz wjeżdżał bizonem, to, to wyjściem z niego w stronę klepiska, bo inaczej się zakleszczy przy garażu i będziesz musiał się respić do innego pojazdu. No, jakoś tam ogarnę. Ja tu będę go parkował, ale... To tam, wiecie. O, shit! Kurde. Ale jaja. Zmień wielkość pędzla, nie mogę chyba. O kurde, nie mogę tego kwadratu. Muszę tak, o kurde. Popsułem teraz trochę. Kaj ta trawa była. Nie, to nie ta. Albo jednak ta. Jeszcze raz. Nawet nie mogę teraz tego zrobić. Bo czekajcie. Bo odwaliłem. Jeszcze raz ta kostka. O! Myślałem, że lepiej to wychodzi. Kurde. Jeszcze raz. Zmień kształt kursora. Co się stało z tym brzuszkiem? Jesteś głodny? Kolację zrobimy, dobra. O 19? Teraz. Teraz chcesz kolację? A co będziesz jadł na kolację? Mleczko. Okej. Okay. A jest mleko? No dobra, to zrobimy mleko z płatkami. Cześć, cześć. Wolniejsze ruchy, okej. Zara, te ażury tu stawimy. Na razie tak się pobawię tutaj, zobaczę jak to wygląda. Dobra, tam trawa na kostkę trochę nachodzi, to się nic nie stanie. Można by trochę bardziej tutaj. Kurwa, ale odjebałem teraz tam. O. Mm.
Nawet nie można takiego malutkiego paska teraz tutaj dać. O kurde. Dobra, już tam ciul. Niech tak będzie. A, o tym mówiłeś, że trzeba będzie bramę otworzyć. To będę musiał aż do drogi tutaj to ogarnąć. W sensie ogarnąć to tutaj. Pomalować tą trawą. Właśnie nie grałem na tej mapie, więc nie za bardzo ci pomogę. Ale możliwe, że po prostu tamten teren ewentualnie może nie należy do ciebie, bo tam oryginalnie te te landy nie są tak dokładnie zrobione, są trochę większe. Tak na przykład jak jest land oryginalnie, to tak dokładnie do tego nie będę mógł pomalować. I musiałbyś mieć ewentualnie jakąś modyfikację na to. Jest chyba jakaś tam o malowaniu, tylko nie pamiętam teraz jak ona się nazywa. Bo właśnie chyba sam ją tutaj mam. Muszę teraz tą 30 tu przyjechać. Zobaczyć jak ona ma rozstaw kół. Jak z FPS-ami w ogóle wygląda. O kurde, trochę mi spadły. Coś mi tu zżera FPS-y. Muszę tego kompa coś ogarnąć, bo czasem mi zamula teraz. Czekaj, jak tu się jechało? Chyba tam prosto teraz muszę jechać. Dobra, a jem. Aha, w ten sposób. O, to może ja sobie też pobiorę tego moda, może też go nie mam. Też może by się przydał. A, tutaj w lewo i jestem, dobra. Tą 30.
O, to będzie elegancko z tym polem. Ten rzepak fajnie tu pasuje. Tu się dojedzie do samego płotu z tym polem i będzie zajebiście. Kurwa, ten rozstaw kół w tej 30 też nie jest jakiś świetny. W sensie... mały jest. Kurwa, kupię coś innego jeszcze. Małe ciągniki na tę mapę. Co ja tutaj mam? Jakieś 30 nawet mam, proszę bardzo. Nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy są. Właśnie, ja mam Simple IC. Działa to w tym ciągniku, czy nie? Nie wiem, czy on ma chyba. On chyba nie ma Simple IC. Kurde. Ja nie będę mógł tego przetestować. Czy to działa, czy nie? To nie chcę. Chyba że Zetora jakiegoś. Któregoś z tych serii. Bo chyba nigdy na żadnej mapie nie miałem takiego. Fajnie byłoby przetestować. Na tych szerokich oponach też śmiesznie wygląda. Rozstaw jest śmieszny. Chyba jedne obciążniki do tego. Z tego. Można zmienić kolor tego. Tego filtra. Czy nie można zbytnio? O nie, to nie tak. Co odpierdziałam teraz? O. Jedno sobie moje. Tylko nie wiem, jakie tutaj dać. Kurde, nie, tak nie będę dawał. Dobra, już nie tak zostanie. Cofnij. Musisz w ustawieniach przypisać klawisz na Simple IC. Aha, w ten sposób. Dzięki bardzo. O kurde, to będę musiał to zrobić. 77 koni to będzie git. Bez tego. Tylko... co się stało? Kurde, nie wiem, czy taki kolor fakt, czy biały. Kolor od filtra nie ma. A, czyli dobra, to wywalę go. Kolor podstawy. Chyba wszystko zostaje w takiej kolorystyce. Aktualnie może takim pomarańczowym trochę. Zobaczymy, jak wygląda w tych białych flagach. 44 tysiące taki ciągnik. Dużo w ciul. Ulogę mam. Nawet dźwięki mam git. Mówicie, że trzeba przypisać w ustawieniach. Kurde. Nie, tego nie robiłem. Teraz pytanie, gdzie jest Simple IC? O, tutaj. Mam na... to. Ale nic się nie robi. Bo kiedyś był taki krzyżyk w środku, w ciągniku. To się właśnie... tym krzyżykiem to robiło. B
Bizon Pack, jakieś tutaj kurde rzeczy są. Quick Camera. Tylko problem jest taki, że nie wiem, którym, do którego przypisać klawiszu ten Simple IC. Może na 9 dać. Aha, na 9 jest mapa z tym kretynem. 8. Chyba on nie ma. Jak to działa? Tam też nie ma? Albo ja źle to zrobiłem. Jest to bardzo prawdopodobne. O nie, ja czas przyspieszyłem! Stój mi tym z tym. Siema, no Paweł, siema. Ale teraz zepsułem. Dobra, nie ma tragedii. A, no, ósemkę mam przyspieszenie czasu. Musisz jeszcze na otwieranie wewnątrz i na zewnątrz. Aha, dobrze. Kurde. No bo właśnie nie wiem, na jaki klawisz to przy... Siema, siema. Nie wiem, na jaki klawisz to przypisać, bo... Po prostu nie wiem. Siemka, siemka. Zrób na spację. Na spację mam skok chyba, nie? O! E! Dzięki, mordo! Jo, zajebiście, dobra. Jakie on tu ma te, jakie ledy, zobacz to. Te, nie no, zajebisto ma ten IC. I co teraz zrobiłem? Kurwa, coś kliknąłem i nie wiem co. Ej. Kurde, nie mogę tak obkręcić się. Otwórz mi szybę z tyłu, nie mogę się tak obkręcić, majster! Halo! Teraz... Ej no, kurwa, za szeroki jestem. Nie mogę się tak obkręcić. Jeszcze maskę mogę, ja pier... Czekaj. Nie, to nie to. Ej! Ja pierdzielę, zaraz olej wymieniamy w zetorze. Kurde, drzwi mogę otworzyć. Ej, zajebisty jest ten ciągnik. Znaczy ten... Zajebiście jest to zrobione tutaj wszystko. Bajka. Sorry, że tak się podniecam, ale... Ale mi się zajebiście poda w chuj. A ten ma? Jo, ten też ma! O kurde, trochę maska jest, co prawda... No, nie do końca dobrze zrobiona. A tą klapę można otworzyć? Chyba nie. Kurde, szkoda. Bo chciałem sobie tą klapę, zawsze ją otwierałem, tu się wody nalewa. Tyle pamiętam. Ja pierdziele. Zajebista sprawa. W środku czemu nie działa? Na zewnątrz mi działał i w środku nie działa. Szybę bym z tyłu otworzył. Czy się nie otwiera? Nie no, zajebiście. Siema, siema. No, odpowiadałem przecież każdemu. O, jestem dumny z siebie. Dobra. Dzisiaj zrobiliśmy bardzo dużo na tym streamie. Ale jeszcze gdzieś te kury muszę postawić tutaj. Koguty, kury, jenoty. Jak wygląda ten kurnik? Mały drewniany kurnik. Może tego. Przestać na siłownię chodzić. O kurde, ale tu odwaliłem teraz. Tu
się teraz teren trochę chyba. A nie, dobra, nic się nie stało. Dobra. Tu chyba nie będzie nic kolidować. Tak mi się wydaje. Ile tych kur mogę kupić? Mogę kupić jednego koguta. Okej. Czemu nie mogę brązowych kur kupić? Ha, mogę kupić młode i stare kury, tak? To są młode, okres ciąży 2 miesiące, dojrzałość płciowa. Dobra, dla tych, którzy grają dużo... A, tylko 15 kur tu można mieć. Majstry. Trzeba będzie kurnik większy kupić. Jo pierdziele, to czekaj ta ino. Weźcie mnie to, zabierzcie. I przetestujemy teraz ten... Zbóż to. Przetestujemy ten, co mi się podoba. Ej, czemu się nie zbu... Ej, ja płot zburzyłem czy... Nie, kurde, już się wystraszyłem. Ja cię kręcę. A, nie mogę zburzyć, przecież tu kogut jest kupiony. A nie, bo on... Dobra, chuj, ci oj, z nimi. Koguta muszę sprzedać. Zapomniałem, że to się tak teraz robi. Znaczy, robiło się cały czas. Dobra. Kury. I on mi się tu zmieści? O kurde, nie zmieści się. O shit. No to tu nie będzie niestety. Nic. Maszyny tu będą stałe chyba. Bo to musiał chyba z tyłu mieć kurnik. Albo ten większy. One się czymś różnią. Wyglądają tak samo. Ten jest chyba trochę wyższy od tamtego. A, okej, czaję, dzięki za radę. A ten ile ma? O, ten ma 60, dobra. To dwa koguty. Mam łazel. Ej, co jest? A, tak to działa. Dwa koguty kup. Kury. I teraz opłaca się bardziej kupować te młode kury, co są dopiero, które można bezpośrednio sprzedać lub przetworzyć. Kury lubią pszenicę, jęczmień, sorgo. A, to się nic nie zmienia, czekaj, nie, zmienia się coś. Zdrowe zwierzęta, które skończyły co najmniej 6 miesięcy, mogą się rozmnażać. Które się bardziej opłaca kupić, te czy te? Które wy kupujecie? Panowie? Bo teraz się właśnie zastanawiam, bo wcześniej nie było czegoś takiego. Która ma... A kura ma animację? 6 miesięcy... Bo nie wiem, które bardziej się opłaca. Stare? Te tutaj? Dobra, biorę te stare. Wezmę ich tak z 20. Na razie. Dobra. O! Jakie fajne! A nie, i co? Patrz, gdzieś Karol? Co to jest? Kurka. Kurka, zobacz jaka fajna. Gdzieś ją? Ha, jaka czarna. Ale ta jest spoko. Czekaj, tu jest w słońcu. O! Patrz jaka. O! Ta jest złota. Zobacz. Tak. Gdzieś? Zobacz jak biegnie szybko. Trafinki. To super. Co to są? A te kurki są... Gdzie to są kurczany? I to jest kolor... Gdzie... Kurka ma kolor?
Pomarańczowy? No, taka złota kurka to jest, wiesz? A to co to jest? Traktor. No. Zobacz, jakie kury tutaj są. Dobra, będzie git. A tu możemy świnie kupić. Patrz, pokażę ci. 10 świń możemy najwięcej kupić. Tak z 6 możemy wziąć. Pa. Elegancko, 6 paczek. Zobaczymy, co świnie robią. Patrz, gdzieś? No. Tutaj są jeszcze, zobacz. Tu są 3 i tu są 3. Błocie? Błocie, nie wiem, czy to jest błoto. Czysto się wydaje. Tylko zepsułem teren. I tu jest trawa. Muszę to naprawić. No, to będę to później tam jakoś testował. Dobra. Na tym streamie to będzie było wszystko, bo mi się czas skończył. Muszę tam jeszcze teraz domu ogarnąć. Także zapiszmy sobie efekt pracy. Najwyżej wieczorem jeszcze przysiądę i to dokończę. Jutro sobie zaczniemy tutaj ogarniać maszyny i tak coś tu zaczniemy już robić. Także dzięki za wszystko. Za każdą łapkę w górę, subskrypcję i będziemy się widzieć jutro na streamku. Dobra, mam nadzieję, że wszystko się zapisało. Dobra. Trzymajcie się.